Nawet gdyby profil DNA w 100% pokrywał się z profilem naczelnych, to wiemy, że człowiek to coś więcej ze swoim olbrzymim bogactwem, wielopoziomowością. Jacques Monod twierdził, że człowiek jest owocem przypadku we wszechświecie. Dlatego czuje się wyobcowany. Dlatego ma w sobie tęsknoty transcendentalne. I stąd właśnie religia, stąd duchowość. To niebezpieczny redukcjonizm, który usiłuje w sposób taki prowizoryczny usprawiedliwić to całe bogactwo duchowe, które jest w człowieku. Wiemy, że w promowaniu wizji świata bez Boga i powstania człowieka bez jego udziału szczególną rolę przypisuje się darwinowskiej teorii ewolucji. Fryderyk Engels w liście do Karola Marksa pisał, że, cytuję, teoria Darwina dostarcza podstaw przyrodniczych dla naszych poglądów. Jednak engelsowska ocena ewolucjonizmu różniła się od oceny podanej przez samego Darwina. Bowiem Darwin w końcowych partiach swej najsłynniejszej pracy pod tytułem O pochodzeniu gatunków stwierdził, iż ewolucja przebiega według praw ustanowionych przez Boga Stwórcę i dlatego dostrzegamy w niej harmonię i piękno. Koniec cytatu. Rozczarowani tym tekstem, XIX-wieczni materialiści usiłowali wywierać presję na Darwina i przekonywać go, aby w późniejszych wydaniach, usunął właśnie te zdania. Darwin ich jednak nie usunął. Jednoznaczne są również wyznania Darwina zawarte w jego autobiografii. Pisze w niej, iż nie wyobraża sobie, aby człowiek ze swymi zdolnościami umysłowymi mógł powstać w wyniku ślepych procesów rozwoju. Cytuję, nawet wśród skrajnych fluktuacji poglądów. Nigdy nie byłem ateistą w tym sensie, żebym negował istnienie Boga.